książki mają swoich miłośników na całym świecie, a co za tym idzie, także w Małopolsce. Na terenie całego województwa działają instytucje, które propagują czytelnictwo. Mimo trwającej pandemii, biblioteki są otwarte dla książkoholików i tych, którzy jeszcze nie zdążyli ich pokochać. Każdy z nas wiedzę pozyskuje z doświadczenia, ale równocześnie warto wiedzę pozyskiwać z książek, bo tam autorzy, często eksperci, w zależności również od branży, zapisują bardzo mądre słowa i sądzę, że to jest jeden z tych elementów, który warto propagować, warto wspierać, by po pierwsze rozwijać polską kulturę, rozwijać siebie, no ale również by szukać tam różnego rodzaju ważnych treści, porad, które na pewno warto pozyskiwać, warto czytać. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie zachęca do odwiedzin. Zachęcamy do przyjścia do biblioteki, do przyjścia do nas, ponieważ Biblioteka Pedagogiczna działa całe wakacje, są to godziny nieco inne niż w ciągu roku. Jest to też podyktowane no niestety sytuacją związaną z epidemią. Od godziny 8.30 do 15.30 codziennie, oprócz weekendów, można do nas przyjść. Specjalne stoisko, które obsługuje czytelników właśnie w tej dobie koronawirusa, czeka. Bibliotekarze czekają, zawsze chętni po to, żeby doradzić, żeby dobrać książkę. Biblioteka to nie tylko książki naukowe. Nie tylko podręczniki dla studentów, książki dla nauczycieli, ale też świetne poradniki dla rodziców. Mamy przepiękną, bogatą literaturę dla dzieci i młodzieży. Mamy książki takie z beletrystyki, klasyki światowej, ale też nowe rzeczy, po prostu literaturę do poczytania, czy jakiś kryminał, czy jakaś powieść, świetne biografie. Naprawdę jest w czym wybierać, a przede wszystkim to, że mamy świetnych bibliotekarzy, którzy rzeczywiście pomogą. Tarnowska Biblioteka to dobry przykład tego, jak Małopolska dba o rozwój czytelnictwa. My mamy bardzo dużo takich akcji, które tak jakby oddolnie zachęcają do czytania, bo trzeba zachęcać, zwłaszcza młodzi ludzie odchodzą od czytania, chociaż nie jest tak źle, wcale nie jest tak źle, bo jeżeli oni po prostu nie czytają, to znaczy, że mają coś fajnego do robienia, bo są zainteresowani sportem, mają różne inne rozrywki. Wiadomo, że wciągają ich też media, różne telefony i inne urządzenia takie multimedialne. To rzeczywiście warto ograniczać, już widać u małych dzieciaków, że jest tego za dużo. I fajnie, żeby one sięgały po książkę, ale pomalutku, małymi kroczkami. Duży wybór książek w małopolskich bibliotekach gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto pamiętać, że literatura wprowadza w świat wyobraźni oraz dostarcza spory zasób wiedzy. Dzień miłośników książek to dobry pretekst, by o tym pamiętać.